Piosenka radiotelegrafisty. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Ti-ta-ta, ti-ti-ta-ta, ti-ta-ta, ti-ti-ta-ta, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek poświęcony jest interkomowi Schuberta do kasków C3 Pro. Chciałem wam powiedzieć, dlaczego akurat wybrałem taki interkom. Bardzo, bardzo podoba mi się sposób montażu, a mianowicie wyciągamy ten kołnierz doszczelniający w kasku i w to miejsce pakujemy interkom. Przećwiczyłem już różne interkomy, miałem z nimi różne jak gdyby przejścia, więc zdecydowałem się jednak, żeby kupić po prostu dedykowany interkom do kasku Schubert. Co jest fajnego w tym interkomie? Interkom posiada świetny mikrofon. Powiem wam, że do 100 na godzinę tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, że ja jadę motocyklem. Tak wycisza i wycina wszystkie te szumy i hałasy. Dostępny ma konferencję do 2, 3 lub 4 użytkowników w zasięgu, tak jak podaje producent, do 1 km. Jest taka fajna funkcja click to link, czyli rozmowy z przypadkowo spotkanymi użytkownikami, którzy mają również tego typu interkomy. No, posiada połączenia Bluetooth z telefonami komórkowymi, nawigacją, bezprzewodową łączność z MP3. Posiada, co on jeszcze posiada? Posiada radyjko, które nie jest dla mnie jakąś tam specjalnie fajną rzeczą, bo nie słucham radia, bo jak jadę, to raczej chcę się skupić, chyba że gdzieś tam na autostradzie może będzie to rzecz fajna. Odbieranie telefonu dzięki poleceniom głosowym, wykonywanie połączeń również może być zrobione poprzez jakieś tam polecenia głosowe. Posiada jeszcze bardzo fajną funkcję Automatic Gain Control, czyli pozwala na automatyczną regulację głośności w zależności od hałasu otoczenia i prędkości jazdy. To jest bardzo, bardzo fajne. Można również też ręcznie, jak gdyby tymi przyciskami sobie korygować tą głośność. Co jest fajne jeszcze? Możliwość, że tak powiem, no, zmiany softu, jeżeli pojawi się nowe oprogramowanie z nowymi funkcjami, można je tutaj wgrywać, nie ma problemu. Mikrofonik, tak jak już wspominałem, jest super. Głośniczki też bardzo, bardzo czysto przekazują dźwięk. Co my tu mamy? Wejście do anteny, która jest zamocowana w kaskach, ale niestety w C3 Pro. No i wejście do ładowania, lub też w czasie jazdy możemy sobie podłączyć do motocykla i ładować. Fajną rzeczą jest jeszcze bardzo, bardzo długo działająca bateria w tym zestawie. Bo no, nie chcę tutaj jakoś tam strzelać, ale podają, że tam 7-8 godzin spokojnie to wytrzymuje. Co jeszcze? Do zestawu dołączona jest ładowarka sieciowa. Z tym, że kabelek, który jest dołączony, jest troszeczkę jak dla mnie przykrótki, ponieważ gdyby był, no powiedzmy, pół metra dłuższy, można by było go wykorzystywać do podłączenia się w gniazda USB na motocyklu i nie trzeba by było dokupować nowego kabla. To wejście jest to wejście takie jak w telefonach Samsung, więc ładowarki też w jakiś tam sposób pasują. No, ja jestem na razie zadowolony, że tak powiem, z tego zestawu. Tak jak mówię, przerabiałem różne zestawy, tańsze, ciut droższe. W tych tańszych, no, wielokrotnie rozpadały mi się w rękach te zestawy po jakimś tam czasie użytkowania. To antena odpadła, to coś tam innego się działo. Nie to, że chcę w jakiś tam sposób tutaj tego Schuberta wychwalać, bo to nie o to chodzi. Nie chcę tutaj być, że tak powiem, programem opiniotwórczym, a mianowicie chcę tylko po prostu pokazać ten interkom ewentualnie dla tych, co zdecydowaliby się, powiedzmy, na zakup takiego sprzętu. Tak on wygląda. Jest dosyć solidnie zrobiony. O. I tyle w temacie. Kończę ten odcineczek. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Trzymajcie się, lewa w górę i do zobaczenia na trasie, dlatego że wiosna już za oknami. Wszystko się zieleni.
No i czas ruszyć tyłki z domu. Tylko uważajcie na siebie ostrożnie, bo po zimie, jak to wiadomo, wszyscy nie są przyzwyczajeni do jazdy, kierowcy się nas nie spodziewają, żeby nie dochodziło, jak zwykle na wiosnę, do dużej ilości kolizji z motocyklami. Trzymajcie się jeszcze raz. Na razisko.